Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie coś dla taty i dla syna, albo dla taty, no i po prostu dla taty. Pamiętacie zapewne, jak na giełdzie kupiłem dwa zdalnie sterowane, ale to duże, samochody. Taki oraz taki. No i czas zobaczyć, czy one działają i ewentualnie je w jakiś sposób ożywić i przerobić na lajonki. Przynajmniej ten duży, o ile będzie działał. A czy będzie działał? Dajcie łapkę w górę i zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Zobaczymy! Na samym początku warto zdiagnozować, czy on w ogóle działa. To jest prawdopodobnie pilot od tego samochodu, przynajmniej tak go znalazłem na giełdzie. Sam samochód kupiłem, już nie pamiętam, musielibyście zobaczyć ten odcinek z giełdą, albo ktoś z Was mi może przypomnie, ale chyba w granicach 20 może złotych, niewiele wydaje mi się, że dałem. No tutaj do pilota to wrzucamy bateryjkę po prostu 9-woltową. Oje, to jest od niego pilot w ogóle. W moim przypadku będzie to akumulator 9-woltowy. Będzie ciężko go wyjąć za chwilę. Zarąbisty przycisk on-off. No pilot ogólnie zarąbisty na maksa jest. No i kwestia podstawowa, zobaczmy, czy w ogóle ten samochód jest żywy. Z ciekawostek, nie wiem, ja takiego nigdy nie miałem samochodziku. Miałem taki mały, zdalnie sterowany, ale nie był na tyle wypasiony, żeby miał, zobaczcie, mechanizm różnicowy. Wow, normalnie wow. Tutaj wydaje się, że wszystko jest sprawne. Tu jest dużo miejsca, tu mógłby wejść silnik od wkrętarki. Zobaczcie, jest w ogóle zawieszenie jakieś zrobione, przód, tył. Niezależne na sprężynkach, czap normalnie. I tutaj któryś z widzów mi podpowiedział, że te samochodziki, jeden i drugi, mają zmianę biegów, przełożeń w zasadzie. Nie pamiętam, gdzie to teraz jest. Zobaczcie, tutaj jest coś takiego jak low i high, albo tak mi się przynajmniej wydaje, tak sobie tu tłumaczę, L i H. No ale zobaczmy, czy nasz pacjent działa. Tutaj widzę, on powinien być zasilany z jakiegoś akumulatorka, z pakietu w zasadzie widzę, na napięcie 9,6 V. Nie mam pojęcia, ile on może pobrać prądu, myślę, że w szczycie do 2-3 A taki silniczek pobierze, ale zaraz zobaczymy. Odpalamy zasilacz laboratoryjny i zobaczymy w ogóle, czy on działa, nasz samochodzik. Czyli ustawiamy te 9,6 V, tam 10, wiadomo, to jest tam tolerancja. No i teraz nie pomylmy plusa i minusa. Mam nadzieję, że tutaj producent dobrze oznaczył kablami wszystko, przewodami, czyli czerwony to zakładam, że będzie plus, a czarny, że będzie minus. Jakbyście nie byli pewni, to musicie rozebrać i sprawdzać, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Ja w zasadzie zaryzykuję, że to jest tak, jak jest. Dobra, krokodylki wpięte, tu gdzieś jest on-off jakiś. Tak, jest tutaj na on włączony. No i co? I ten pilot powinien zadziałać. Teoretycznie powinniśmy go wysunąć, ale... Ale widzę, że to działa. Tutaj mamy serwomechanizm. O, ale tata będzie się ścigał z Wojtusiem. O, ale tu zapyla. To strasznie duży lag jest, zobaczcie. Dajmy ten przełącznik na drugi, nie wiem, jak to nazywać, bieg. Dobra, ale zaraz Wam powiem, jaki jest pobór. Szpilka dochodzi do 1,8 amperów, a na podtrzymaniu już zostaje 0,6 amperów, więc laptopówki tutaj jak najbardziej się nadadzą. W zasadzie co? Kupiłem dobry samochodzik, nie ma tylko klapki, no i baterii. No, dla kreatorów to jest żaden problem, bo trzeba po prostu tutaj będzie wrzucić jakiś pakiecik. I teraz pytanie, jaki pakiet wrzucić? 9,6 V, 2S będzie za mało, 3S będzie za dużo. Nie znam tych silników i tego się troszeczkę obawiam, bo jeżeli one są delikatne, to mogą 12,6 V, bo tyle pakiet 3S będzie miał po naładowaniu nie wytrzymać. Chociaż to napięcie też tutaj jest podane jako znamionowe, więc w lajonach powinienem liczyć, bo to jest jako, bo tutaj były wcześniej akumulatory jakieś, tak? Więc jeżeli tutaj był akumulator na 9,6 V, zakładam, że to był jakiś, patrząc po gabarytach, tutaj pewnie jakieś nihamy wchodziły, więc... Więc pakiet po naładowaniu też miał więcej niż 9,6 V. Wiecie co? Damy 3S, zobaczymy, jak to będzie chodziło.
zaryzykujmy. Zapłaciłem za to 20 zł, więc myślę, że warto zaryzykować. A jak silnik się spali, to włożymy tutaj silnik z skrętarki. A więc w ogóle dobra, jak tutaj uchać baterii? Powiem wam, że jeszcze nie mam za bardzo pomysłu. Jest to Jeep, więc można by było tutaj upchać baterię, ogniwa. Od razu zaznaczam, że to będzie samochód dla taty, bo Jeep będzie miał ten mniejszy, więc jeżeli to by było robione dla dziecka, no to pamiętajcie, żeby te ogniwa dobrze zabezpieczyć, żeby dziecko nie miało do nich dostępu, gdzieś je zakręcić, zategować. W moim przypadku one mają gdzieś po prostu, no może nie, wiecie co, taki mały pakiet, bo zrobię 1P. Zrobię pakiet 1P, ponieważ to nie popiera jakoś wielce dużo prądu i myślę, że je upcham, a jakoś tutaj 3 wejdą, czy nie? No zobaczcie, jakby to od tego było. Teraz sobie zgrzeję taki pakiecik, no i tutaj go będę musiał połączyć. Nie chciałbym rozbierać tego samochodu, a takiej wtyczki nie chcę mi się używać, więc będę musiał to obciąć i będę musiał lutować. Będzie bardzo mało miejsca tutaj, bo te kable są krótkie. A więc zabieram się za robotę. Pamiętajcie, że te blaszki są bardzo ostre. A więc opatrunek warsztatowy zrobiony, czyli kawałek papieru jakiegoś toaletowego albo chusteczki i taśma izolacyjna. A więc nasz pakiecik został zgrzany. Teraz wystarczy zrobić odczepy do balansera, czyli z pakietu 3S robimy 4 odczepy, tak? I tutaj zostawiłem dłuższe blaszki, do których się po prostu dolutujemy nasze zasilania. No i zrobiłem pakiecik, który wygląda w ten sposób. Złącze XT60 jednak wyprowadziłem, ponieważ będzie to taki przenośny pakiecik. No, może troszeczkę przydługie wyprowadzenie balansera, zobaczcie, jest. Wiadomo, jak balanser podpiąć, to już wam mówiłem w filmach o wkrętarkach, więc nie chcę tego za każdym razem powtarzać. Jeżeli nie wiecie, to odsyłam was do takiego filmiku, gdzie to pokazywałem. Czyli będziemy ładowali poprzez balanser. I podpinamy to złącze XT60. Teraz w ogóle przydałoby się to przetestować, czy to działa. Tutaj nasz pakiet wchodzi w zasadzie na styk. No i co? Pilot. I spójrzmy, czy to działa. Baterie nie są do końca naładowane, bo mają w granicach 3,5 V, a nie 4,2, więc trzeba im to wybaczyć. O mamusiu, jak to zasuwa. I teraz zostało w jakiś sposób obudować nam tą baterię, ewentualnie wywalić ją nam gdzieś tam na wierzch, tak jak mówiłem. Tutaj mamy takie fajne miejsce, wnękę, w którą będziemy mogli nasze złącze balansera schować, dopóki nam nie będzie ono potrzebne. To jest złącze do ładowania naszych ogniw, podpowiem raz jeszcze, ponieważ są to ogniwa litowo-jonowe, czyli lajonki. To nie możemy ich po prostu od tak sobie ładować, musimy mieć balanser. No i to muszę jakoś, nie wiem, czymś to jakoś zmotać, żeby to się trzymało całe. I zaraz wam pokażę, jak to jeździ, a później sobie wydrukuję jakąś obudowę do tego, czy coś. Ale to już jest. A to już nie ma sensu pokazywać tego, bo wiadomo, że każdy będzie miał inną konstrukcję i inaczej będzie musiał wykonać tą klapkę od spodu, więc tego wam już nie będę pokazywał. Póki co tylko to złożę na szybko i pokażę wam, jak to działa, jak to jeździ, czy to jeździ. Mhm. Teraz jesteśmy na trybie high, ale on jeździ wolniej, zobaczcie. Ale jest frajda. Wojtek się cieszy z tego. A, to pojechało. Wiesz. A teraz mamy jeszcze tryb drugi, który jest low, ale tak naprawdę to high. Przełączam. I teraz to on zasuwa. Driftuje na starcie. To jest beton, kochanie. Daj się tacie pobawić. Tata zrobi ci zaraz drugie autko. Tata się tym będzie bawił. Ale już coś czuję, że tryb... A jednak lepiej się jeździ. Spokojnie. Oj, przepraszam, Czarek, nie chciałem.
Krifa nie działa. Dawaj, do przodu, pójdź Blaze'a. To jest do tyłu, ała. Tatę wjechałeś, do przodu. W tą stronę. No. Puść, puść, puść. Bo spadniemy. Fajna zabawa. Blaze! Ło, tata zatrzymał. Przejedziesz się. Ha, widzisz? W tą stronę go ustawiłem. Fajne. I kręcimy się. Słuchaj, widzieliście, auto dla taty jest już gotowe i działa. Teraz zobaczmy, co z tym jest. Tutaj nie słyszę, żeby serwomechanizm nie działał, więc obawiam się, że tu może być zepsuty serwomechanizm, który trzeba naprawić. No chyba, że są jakieś, nie wiem, nie znam się na LC. Może być jakieś inne rozwiązanie, może jakieś magnetyczne to jest, czy... No nie wiem. Zobaczymy. No w tym przypadku pilot jest jakiś taki... mega zepsuty, mega słabo. Diagnostykę zaczynamy od tego samego sposobu, czyli sprawdzimy po prostu, czy on może działa. Patrzymy, jak tutaj idą mniej więcej baterie i w sumie będziemy mieli dwie opcje, żeby to zasilić. Na pierwszej podepniemy, będzie zwarcie, na drugiej powinno działać. Więc tutaj napięcie też w granicach 9 V powinno być, bo tutaj widzę, mamy pakiet raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć paluszków. I teraz co? Myślę, że tu może być plus. Gdzie tu będzie początek? Tu prawdopodobnie będzie początek. Zobaczymy, bo pierwsza wersja to może być po prostu zwarcie. Zwarcia nie ma. Kwestia, czy działa, czy nie działa w ogóle. No tak, włóżmy baterię do tego pilota, który tutaj był w zestawie. Jego będzie na pewno poprawić. Ten pilot przynajmniej ma on-off. No i dobra, zobaczmy, czy to coś działa, czy nie. Działa. Też zasuwa, tylko że nie będzie pewnie skręcał. O proszę. Skręca nawet. Jak to może się zrobić? Jakiś... W sumie tak mocno zero-jedynkowo, tak jakby tam był magnes, który to wypycha. Czyli w zasadzie... I tu też mamy dwa tryby, to był pierwszy, a to jest drugi tryb. Więc udało mi się kupić, nie wiem ile takie nowe mogą kosztować, ale obydwa kupiłem w granicach 20-25 zł. Na giełdach ogólnie, tak sprawdzałem, ceny wahają się właśnie od 20 zł do 100 zł. Różnie można kupić. No a teraz się zastanawiam, no bo tutaj nie mam co przerabiać. Lejonków nie będę wrzucał, skoro to działa. Wrzucę tutaj zwykłe paluszki, żeby Wojtuś miał. To będzie wersja dla dziecka, więc tutaj lepiej, żeby to było właśnie na klapkę zamknięte. Ciach i tutaj na śrubkę. W zasadzie nie musi być na śrubkę, bo Wojtuś tak tylko pod nadzorem się będzie takim czymś bawił. Antena tutaj działa, 27 MHz też. Tam też było prawdopodobnie tyle. No, tylko trzeba byłoby ten pilot ogarnąć, bo on jest, no, dynda, lata ta antena, nawet nie wiem, czy ona jest tam podpięta. Więc szybciutko otworzę ją i zobaczymy, co tam się dzieje. Czyli trzeba założyć, że ta antena nie działała, bo ktoś ją tak przytytkował sobie na chama, w sensie przytytkował, tak po sobie ją założył. Omotał to w kółko i z tego, co widzę, to działało cały czas bez anteny, więc się nie spaliło. Jest to, jak widzicie, mega proste urządzonko. Mamy tutaj po prostu cewkę, którą wstroimy. Mamy tutaj jakiś tam jedną diodę, włącznik, rezonator, kwarc. Tutaj mamy wyjście pod antenkę. I tak to wygląda. No i tutaj by wartało jakąś antenę ogarnąć. Może chociażby lepsza od tego kawałka druta byłaby antena samochodowa chociażby. Ale nie mam takiej pod ręką, więc może chociaż dam dłuższy kawał jakiegoś przewodu, troszeczkę lepszego. Docelowo jakaś antena z radia samochodowego czy coś takiego można tutaj dać. Zawsze to będzie lepsze niż nic. Najbardziej mnie ciekawi, co autor miał na myśli, dając tutaj to zakończenie. Ciekawe. No i dobra, złożymy, zobaczymy, czy to będzie inaczej działało. Przed chwileczką poza kadrem jeszcze sprawdzałem, że zasięg tego był bardzo znikomy, dosłownie nie wiem, 1,5 metra z tamtą antenką. Zaraz zobaczymy, czy stąd będzie lepiej.
Powiem wam, że teraz to zdecydowanie staram się oddalić na drugi koniec, zasłaniając, i to działa, wcześniej to nie działało w ten sposób. Więc myślę, że z tym pilotem będzie troszeczkę, no znaczy troszeczkę, na pewno lepiej będzie działało. Aczkolwiek ja to robię z tego względu, że nie mam za bardzo czasu i nie mam pod ręką nic takiego, ale tutaj by się przydało chociaż to jakoś prowizorycznie usztywnić, żeby to było takie, wiecie, można to posmarować wiadrą by było, żeby było takie sztywne. Dobra, głupi, że... Ale w każdym razie jakaś antenka, czy jakieś nawet chociażby zabawki byłaby zdecydowanie lepsza. No aczkolwiek jakoś, żeby chwilkę się pobawić, jest to zrobione. Nic, tylko wrzucić tutaj teraz bateryjki i dwa urządzonka działają, czyli i syn, i tata będą mieli zabawkę. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Być może, prawdopodobnie będzie więcej takich odcinków z tego względu, że mam z tego frajdę i to są fajne takie samochodziki. Z tego co widzę, na razie kupiłem dwa i to jedne z takich tańszych, dwa sprawne były. No powiedzmy tam tutaj antenka do ogarnięcia, a w drugim no baterię trzeba było zrobić, jakiś pakiecik. Wy też słyszycie tą muchę, którą tutaj przed chwilą wpadła. Nie cierpię mu, chociaż bardziej nie cierpię komarów. Także z Wojtusiem mamy się czym bawić. Tata ma większy samochodzik, syn ma troszeczkę mniejszy samochodzik. Więc myślę, że na kolejnych giełdach czas będzie na jakieś spalinówki. Oczywiście dla Wojtusia, nie dla mnie. Ja tam nie lubię się takim życzeniem bawić. A teraz, kto by z chęcią pojeździł sobie takim RC-kiem, daje łapkę w górę. A potem, komu się podobał film, też może dać łapkę w górę. No chyba, że ci film nie podobał, to wtedy dajesz łapkę w dół. Logiczne, tak? A tak mówiąc całkiem serio, moi drodzy, zerknijcie sobie pod filmem, macie linki do Facebooka, Instagrama, grupy Kreatowisko, gdzie was serdecznie, gorąco zapraszam, do forum, do Allegro, gdzie możecie jakąś wkrętarkę sobie kupić. Zapraszam was zerknąć w te linki. A ja tymczasem, moi drodzy, uciekam nagrywać dla was kolejny odcinek. Trzymajcie się i piona dla was!